wszystkich w kolejnym odcinku z Evil Within the Executioner i wchodzimy do CB207 albo 204, nie pamiętam tego numeru. Rozwal pudełka, które znowu ci znikają z sejfu głowy. No! Rozwal te kartony! Wkurzające kartony! Dobra. Zniszczyliśmy kartony. No dobra, weź to. Lepiej sobie zdrówko odnowić. O, mamy sklep! Super. Czy możemy coś kupić? Czy też nie bardzo? Dobra, nie, na razie nie będę niczego kupować. Po prostu szkoda. Dobra. Okej. No to czytamy. Cóż to jest ten CB207? Dziwne rysunki, dobra. Transkrypcja obiekt CB204, nie 207. Faza piąta. W fazie piątej nasz obiekt policjant wykazał postępującą utratę samoświadomości oraz mimowolne skłonności samobójcze. Naliczyliśmy co najmniej 4 próby. Czyli to jednak będzie Józef. Tak jak wspominałam w poprzednich dodatkach do The Evil Within i w sumie w moim filmiku z teoriami, Józef umarł 4 razy. Więc to na pewno jest o Józefie, no i dodatkowo policjant, nie? Obiekt doznał też sporadycznych, ale powtarzających się deformacji fizycznych. Początkowa poprawa stanu obiektu to już przeszłość. Obecnie obiekt całkowicie stracił już samoświadomość. Dopływ świadomości z innych obiektów to jeden z elementów dominacji STEM. Wspomnienia obiektu wydają się być niezorganizowane, ze zdolności mowy minimalne. Pokolenie Józefa Ode, czyli Józef jednak umarł. O, szkoda. Czyli jednak Józef umarł ostatecznie. Cóż, Józefie, przykro mi, ale musimy cię niestety zabić. Gdzie on? Aha. Tam jest Józef, dobra. Drogi Józefie, jest mi naprawdę przykro. Naprawdę jest mi przykro, ale niestety... Wiesz, że ja cię... ale on myśli! To jest jeden z tych myślących. Dobra, Józefie. Przykro mi, będziesz musiał umrzeć. Tak na śmierć, ale cóż... Ała! On strzela! Józef strzela! Ała! Ała! Co to za kurdensowe... O Boże! Gin się, wieśniowce wredne, jebane! Ktoś się złapał w moją pułapkę, szkoda, że to nie Józef. O Boże, gdzie jest Józef? Uhuhu! Ała! Józefie, zostaw mnie! Boże, Józef! Józef! Ała! Józef, gin! Śmieciu! Gdzie on? O Jezus Maria! Gdzie jest apteczka? Gdzie jest apteczka? Tu jest apteczka, zajebiście. Bierz ją sejfogłowy. Bierz ją, mój sejfogłowy, wspaniały. Dobra, monety. Nie chcę monet, ja chcę zabić. Dobra. Dynamit. Nie kupiłam dynamitu. Serio? Dobra. Chodź tutaj. No super. Ani razu nie trafiłam Józefa. Co to w ogóle ma być? Chodź tutaj. Zniszczę cię. Dobra, ty już umarłeś. Józef! Podejdziesz tutaj, Józefie?
Józefie, chodź tutaj. Ejajaj, Józef! Ty masz swoją siekierkę. Serio, tylko tyle. To będzie bardzo ciężka walka. Tak coś czuję. Może jednak kupię ten dynamit? Dobra. Już. Dobra. Okej. Gdzie jest ten dynamit? Dobra. Tak, chcę kupić dynamit. Nie, dobra. A może jeszcze zaraz, bo to się nam zużywa, z tego co ja wiem. Te pułapki kolczaste, tak, one się zużywają, więc je muszę zakupić. A, dobra. Okej. Wiecie co? Pójdę sobie zapisać i zaraz wrócę. Dobra, udało mi się drasnąć trochę Józefa! Józef! Boże! Tak, 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 tak! Józef! Józef! Józef, stój tam! Boże, nie! Sejfo głowy, debilu! Dobra, Józef, troszeczkę się teges. Józef, co ty odwalasz? Pozwól, że cię utłukę. Zabiję. I w ogóle, dobra. Czekaj. Ała! Nie! Dlaczego? A już tak zajebiście mi szło. Dobra, ale znam strategię, co trzeba zrobić z Józefem. Dobra. Dokupujemy sobie pułapkę, bo jedną niestety użyliśmy, a ten dynamit jest wujowy, więc... No. No. Dziękuję. Ja chciałam kupić pułapkę. Więc... What the fuck? Dobra. Józef, nie, daj się zabić, proszę. Daj się, proszę, zabić. Tak, tak. Jestem tu, Józefie. Dobra. Józef, daj się, proszę... zabić. Gdzie jest mój młot? Pięk. Józef! Ja już cię przejrzałam, ja wiem dokąd ty... Co ty robisz? Józefie! Umrzyj na śmierć! Ała! Gdzie jest apteczka? Ja chcę apteczkę. Ała! Józef, nie strzelaj. Dawaj apteczkę. Już. Józef, podejdziesz tu? Czyli tak nie bardzo. Giń! Giń! Ty, kurde. W tą pułapkę miał wejść Józef. Dobra. Giń, Józef! Tak! Tak! Giń! 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 Dobra. Boże! Józef! Giń! Umrzyj! Boże, umrzemy, umrzemy! Uciekamy, uciekamy przed Józefem! Uciekamy przed Józefem, szukamy apteczek. Boże, słyszę go, on szarżuje, on jest, kurde...
Dobrze, że sejf u głowy się nie męczy. Bo mój Boże. Nie chcę części. Ja chcę tylko apteczkę. Dajcie mi apteczkę szybko. Boże, nie! Boże, nie. Nie. Naprawdę? Naprawdę? Serio. Tak. Nie. Józefie. Koktajl Molotowa teraz ze mną w sklepie. Możesz teraz kupić w sklepie rangę najwyższej szybkości poruszania się. Zajebiście, powiem wam. Ciśby ćwido. Córeczko! Idź za córką, dobra, zaraz. Tu była apteczka. Ja ją chcę. Dlaczego ja jej nie mogę wziąć? A, no może... Zaraz, a gdybym tak... tak a, tak, już mogę. O, nareszcie, Boże. Z jednej strony żałuję, ale z drugiej strony cieszę się, że udało mi się pokonać Józefa. Dobra. Słuchajcie, idziemy sobie zapisać i obawiam się, że tam, gdzie poszła nasza córka, tam będzie niestety koniec gry. Dobra. Zapisujemy. Tak jest. Dobrze. Jeszcze zobaczymy sobie, czy możemy coś tu kupić. Na pewno kupimy pułapki. Tak, kupimy pułapki. Koktajle Mołotowa. Tak trochę nie ten. Kurde, zdrowie by się przydało. Tarcza. Dobra. Jeszcze zobaczymy, co tam nasza córka ma do zrobienia. Znaczy do zaoferowania. Boję się, że jak ten pójdę, to mi się zasklepi. Dobra. A więc to będzie w następnym odcinku. Także trzymajcie się na razie i pa!